Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam dla Was zupełną nowość, ponieważ będziemy przyglądać się nowiutkiej obudowie, bardzo nowy model w ofercie firmy Fantex. Jest to N2 Pro M, obudowa typu Midi Tower, średniej wielkości, ale zapowiadająca się bardzo ciekawie. Obudowę dostarczyła firma Case King, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj przyjrzymy się wnętrzu i funkcjonalności tej obudowy, a już niedługo przekładka komputera do niej. Zobaczycie pewnie film z montażu, a potem bierzemy się już za konkretne testy i za jakiś czas recenzja. Ceny tych obudów sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Ok, tak więc przed nami najnowsza obudowa od firmy Fantex. Jest to model N2 Pro M. Jak widzicie, obudowa w ciekawym kolorze, jest określone jako zielony tytanowy. Nie jest to w żadnym wypadku obudowa czarna. Mam tutaj sztuczne oświetlenie, ale mam nadzieję, że widać, że to nie jest czerń. No jak widzicie, sam front jest taki dość prosty, dość klasyczny. Mam jedną zatokę 5,25 cala i tutaj dość duży front z siatki mesh. Drugi panel mamy bez okna, jak widzicie. Mam tutaj też takie otwory wentylacyjne. Cały ten front troszeczkę odstający. Jak spojrzycie od góry, mamy tutaj włącznik, mamy też dużą powierzchnię z filtrem przeciwkurzowym, tu możemy sobie montować wentylatory prawdopodobnie też i nie wiem, czy to będzie widać teraz już w tych oględzinach wstępnych. Cały ten front wygląda to tworzywo, jakby to było szczotkowane aluminium. To jest bardzo ładny taki efekt wizualny, po prostu to tworzy. I mamy tutaj ciekawszy bok moim zdaniem. Mamy przede wszystkim dwa porty USB 3.0. Oczywiście rzecz bardzo przydatna i w moim przypadku świetnie umieszczone, ponieważ właśnie ze strony lewej obudowy korzystam. Czasami te porty mamy na górach obudowy, czasami na drugim boku, czasami na dole nawet. Różnie to bywa. Tutaj według mnie jest fajnie. Mamy też oczywiście przedni panel audio, czyli gniazdo na podłączenie mikrofonu i gniazdo do słuchawek. Tutaj ten mały przycisk to jest reset. A tak działa włącznik, dość głośny jest. Reset też. No i moi drodzy, na boku obudowy, jak widzicie, duże okno, bardzo fajnie powinno nam całą przestrzeń w środku tutaj eksponować, naszą kartę graficzną, płytę, inne takie rzeczy, chłodzenie. Efekt końcowy może być bardzo fajny. Od spodu mamy fajne antypoślizgi, postaram się Wam też to pokazać za chwilkę, więc obudowa bardzo dobrze się trzyma podłoża i z tyłu obudowy mamy jeden wentylator na stanie 120 mm. No i od spodu, moi drodzy, to co mówiłem, antypoślizgi, dość dobre stópki, cała obudowa podwyższona też o takie elementy, tutaj cokoliki i od spodu mamy wyjmowany filtr przeciwkurzowy w miejscu, gdzie mamy zasilacz. Teraz zdejmiemy panele i zobaczymy ją sobie we wnętrzu. Dobrze, moi drodzy, przyglądamy się dalej. Jeśli chodzi o przeciwległy panel, jak widzicie, mamy tutaj już uporządkowane wstępnie te wszystkie przewody od płyty głównej, czyli idące do panelu przedniego, do wentylatorów, więc bardzo fajnie, mamy takie tasiemki z rzepami Fantexa, dlatego możemy tutaj też puścić swoje przewody i to ładnie spiąć. Bardzo ciekawie rozwiązane. Sobie spojrzycie, miejsca do panelu będzie jeszcze sporo, więc może taka dość duża wiązka kabli tutaj jeszcze iść. Tutaj z tego co widzę, mamy chyba miejsce na dysk SSD od tej strony. Bardzo fajnie. Wycięcie na backplate bardzo duże, więc nie będzie żadnych problemów z montażami chłodzeń. Także jest sporo miejsca, taka osobna komora na zasilacz i na dyski. Dyski mamy na sankach. Bardzo łatwy montaż, wystarczy przykręcić dysk. Go sobie wsuwamy. Tu przy okazji mamy akcesoria, więc sanki mogą wrócić na swoje miejsce. I co w tym zasobniku? Instrukcja jest oczywiście, instrukcja instalacji płyty głównej i tak dalej. I mamy też niezbędne śrubki do montowania chociażby płyty głównej wentylatorów. Mamy też plastikowe opaski, których osobiście nie lubię, nie używam. I Wam troszkę szkoda, że mamy to na SSD tylko jedno, ponieważ ja mam aż 3 dyski SSD. Na razie jakoś sobie z tym poradzę. To z dyskami 3,5 cala nie będzie problemu. Jak widzicie, mamy dwie zatoki już w zestawie. I odwracając ją sobie bardziej tak, widzę, że tutaj mamy miejsca, możemy prawdopodobnie sobie zamontować jeszcze wentylatory. Co ciekawe, nie mamy tutaj żadnych klatek na dyski. To jest prawdopodobnie już przeznaczone do chłodzeń wodnych, albo też jak mamy jakieś dłuższe karty graficzne, też nie będzie z tym problemu. Natomiast jak widzimy, jak najbardziej jest koszyczek tutaj na montaż napędu w przedniej zatoce. Sekcję zasilacza, jak widzicie, mamy odgrodzoną tutaj od reszty. Mamy też
przepusty na przewody, bardzo fajnie wykonane i logo Fantexa. I tutaj kolejne takie coś, jak było z tyłu, czyżby kolejne miejsce na dysk SSD? Prawdopodobnie tak. Co też ciekawe, z takich niuansów mamy tutaj chociażby w sekcji zasilacza takie gumowe dystanse, żeby to wszystko raz, że nie wibrowało, a dwa, żeby był pewny montaż. Od tej strony, z tego co widzę, możemy też zdemontować tutaj tą górę, sobie to pewnie wysunąć, zamontować wentylatory i wsunąć z powrotem. Ale tym się już pobawimy bardziej, jak komputer będzie w środku, zamontuję jakieś dodatkowe wentylatory i zobaczymy, co ta obudowa potrafi. Zmierzymy oczywiście jej głośność, temperatury i wszelkie takie rzeczy, które Was ciekawią. Co do przepustów, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, której nie było widać od tyłu, ponieważ tam szły te przewody z tymi tasiemkami. Tutaj też mamy bardzo fajne przepusty, jak widzicie, więc można sobie z kablami naprawdę fajnie zrobić porządek. Też jest tutaj miejsce, gdzie wychodzą właśnie te przewody. Więc obudowa wydaje się być ciekawa, przemyślana. Jak będzie w praktyce, zobaczymy. Oczywiście zmierzę dla Was temperatury, poziom hałasów i ogólnie będą też wrażenia z użytkowania tej obudowy. Tak więc zapraszam do śledzenia kanału. Za jakiś czas będzie recenzja. Jest to moja pierwsza obudowa od firmy Fantex, którą będę testował. Oczywiście mam nadzieję, że nie ostatnia. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu, ponieważ ja Wam mogę podać na chwilę obecną cenę 350 zł, która jest taką ceną oficjalną, a jak ten film będziecie oglądać za pół roku czy za rok, ta cena oczywiście już będzie nieaktualna, będzie na pewno niższa, dlatego warto wchodzić w opis filmu, sprawdzać tam ceny, ponieważ tam macie zawsze ceny aktualne. Dlatego zachęcam do rozwijania opisu, do wchodzenia w linki. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!